KS Będzin tym razem przegrał z AZS AGH Kraków 2-3. Mecz rozstrzygnął się w Krakowie. Na parkiecie nie zabrakło emocji, a walka była wyrównana do samego końca. Zagraliśmy 5 setów, bardzo trudnych setów z drużyną AGH Kraków. Dzisiaj drużyna z Krakowa okazała się lepsza od nas. Niestety troszkę zabrakło nam w końcówkach. Ale myślę, że jest to bardzo dobra nauka dla nas, nad czym musimy pracować, przeanalizujemy to wszystko i od następnego tygodnia na pewno będziemy pracować nad tym, żeby turniej w Bielsku teraz był na naszą korzyść. Dużo wyrównanych akcji, to jest ciekawe, bo sala jest mała, ciężko się broni i pomimo tego było bardzo dużo długich wymian i to cieszy na pewno, bo widać, że jest duże zaangażowanie. Że te najważniejsze elementy, które teraz, nad którymi teraz pracujemy, system gry, blok, obrona, dają efekty. Sezon zbliża się wielkimi krokami. Będzińscy siatkarze intensywnie się do niego przygotowują. Każdy sparing jest cenną lekcją. Walczyliśmy, tak? Starałem się utrudnić chłopakom, jak tylko mogłem, tak? Żeby nie mieli komfortowych warunków i troszeczkę zmieniałem skład, tak? I troszeczkę gdzieś tam zmieniałem założenia i gdzieś tam robiłem jakąś presję, ale właśnie po to, żeby nie było łatwo. Starałem się dzisiaj może oczywiście pomagać, ale z drugiej strony też trochę przeszkadzać, tak? Tą presją. Więc na pewno im się łatwo nie grało, ale mimo to dziś walczyli o każdą piłkę i to jest nasz główny cel, tak? Żeby przede wszystkim była walka i ta walka dzisiaj była, z tego można być zadowolonym, no ale jeszcze musimy być bardziej skuteczni. Tak? Na pewno wczoraj byliśmy bardzo skuteczni i takie postawy gdzieś byśmy sobie życzyli zawsze. Na pewno jest to bardzo doświadczony zespół zbudowany z zawodników ogranych, którzy pokazali się już na ligowych parkietach, nie tylko w pierwszej lidze, także w plus lidze. Więc myślę, że jeżeli wszystko fajnie się poukłada w Będzinie, to może być to dobry sezon dla nas. Kolejne starcie odbędzie się w Bielsku Białej już 3 września.